To jest specjalnie wideo dla Ciebie nagrane. Chciałam Ci bardzo podziękować za to, że jesteś, za to, że umiesz doceniać po prostu w różnicy i szanować to, co robimy wspólnie razem. I cieszę się z tego, że po prostu w różnorodności, gdy czasami po prostu nawet naturalnie siebie nie rozumiemy, to jesteśmy w stanie ze sobą współpracować. I to jest właśnie piękne, że różnorodność po prostu łączy nas w jedności, że nie szukamy tego, żebyśmy byli ludźmi do siebie podobnymi, ale żebyśmy mogli nawet w różnicy, nawet w miejscach, które nas czasami denerwują, bo jedna osoba jest z nas silniejsza w tym, a druga w tym, to nawzajem się uzupełniamy, tak jak jedno ciało. Po prostu Bóg stworzył zewnętrzne, wewnętrzne części, różnego rodzaju części jako jedno ciało. I to jest niesamowite, że właśnie w miłości możemy się wypełniać, uzupełniać. I bardzo Ci szanuję i dziękuję Ci za Twoją. Za Twój wkład po prostu, w to, co wkładasz, w to, co robisz, w tym, czym pomagasz. To są rzeczy, które są bardzo ważne i często nawet niekoniecznie słowa mogą o tym powiedzieć, bo to są rzeczy, które po prostu są bardzo, bardzo, bardzo w porządku i bardzo głębokie, pomagające. Także wierność Twoja jest bardzo ceniona i to się bardzo doceni. Wierny po prostu w każdym najmniejszym szczególe. I będąc po prostu w różnego rodzaju szczegółach, załatwianie spraw codziennych, załatwianie po prostu sytuacji w relacjach, że nawet czasami, jak przychodzi, nawet czasami, czy do jakiegoś takiego napięcia, to umiemy sprawy załatwić po prostu w miejscu takim uspokojenia, w miejscu jedności i dojść do zgody. Przebaczenie, zgoda, jedność, to jest właśnie coś, co nas łączy. I ja myślę, że w takiej spójności, miłości, gdzie po prostu się uczymy, bo każdy z nas ma po prostu innego rodzaju dary, innego rodzaju talenty, uczymy się, jak współpracować ze sobą, uczymy się, jak po prostu się kochać, rozumieć, szanować, wypełniać, uzupełniać nawzajem. Jak mieć po prostu wrażliwe myśli do siebie, jak rozumieć po prostu pozycję swoją nawzajem, dlaczego ja rozumuję tak, dlaczego ty rozumujesz inaczej i jak po prostu całokształt patrzeć na to, jak możemy pójść do przodu, jak możemy po prostu jak gdyby zamknąć drzwi na stare i iść na nowe, iść do przodu w tym wszystkim. Także po prostu to wideo chciałam ci podziękować za to, że jesteś, za to, że jesteś osobą wierną. I za to, że po prostu idziesz do przodu z tym, z czym idziesz. Także dziękuję Ci bardzo i życzę w ogóle dużo, dużo sukcesu. Wierzę, że na wierności wszystko jest zbudowane. Jak będziemy po prostu trzymać się tej wierności w małych rzeczach, to dużo drzwi nam się otworzą razem. Dlatego, że największy i najwspanialszy fundament, to nawet to nie jest to, co mamy w wizji, to co widzimy na dłuższą metę, jak po prostu pomagać ludziom, jak wspierać ich, ale to jest jedność między nami i my będziemy mieli większą jedność w zrozumieniu, że będziemy po prostu przykrywać swoje błędy nawzajem, szanować się. Jak ktoś z nas wychodzi napiętym, jest to po prostu przykrywać, pomagać sobie uspokoić się nawzajem, pomagać zrozumieć, po prostu współpracować w dokumentach, w sytuacjach, jakie mamy. To będziemy mogli zajść bardzo daleko do przodu razem. I taka miłość po prostu będzie zadziwieniem dla ludzi ze świata, będzie zadziwieniem dla tych, mówi, jak to wy, tacy różnorodni ludzie, a jednak tak umiecie w miłości, w szacunku, w honorze współpracować się, doceniać się, przykrywać swoje błędy, jak gdyby odbijać po prostu ataki ludzi z zewnątrz i stawać w niesamowitej miłości. To jest taka jedność, jak dwoje lepiej niż jedno. Jak jedno upada, to drugiego podnosi. Także dzięki, że nawzajem się podnosimy. Ty podnosisz mnie, ja podnoszę ciebie, idziemy dalej do przodu. Także życzę Ci wspaniałego tygodnia i dziękuję, naprawdę dziękuję za to, co robisz. I wierzę po prostu, że przez wierność Pan Bóg nam otworzy w supernaturalny sposób następne drzwi. Także trzymajmy się jedności, niech miłość po prostu panuje nad wszystkim, niech cierpliwość, dobroć, uprzejmość panuje i zwycięża. I patrzmy na to wszystko, co najlepsze w każdym z nas. Dzięki i doceniam Cię bardzo i życzę w ogóle wspaniałego czasu teraz. I wierzę, że i oczekuję, że teraz nadejdą naprawdę dobre czasy. Po prostu jesteśmy w duchu takim pokory, nawzajem przebaczamy i idziemy do przodu i rozwijamy skrzydła po prostu dla dobra wielu innych, że naród powstanie, ludzie powstaną z depresji, ze smutku, z takiego niemożliwości, że nie wiem, co mam robić, że każdy znajdzie, odnajdzie swój cel, będzie robił czy to jakieś zajęcia, rozwijania naukę, czy rozwijania jakichś nowych zdolności, czy podjęcia pracy, których wcześniej nie podjął, czy po prostu zasiania w miejscu, w którym wcześniej jeszcze nie siał, ażeby talenty, zdolności mogły się rozwijać. Także życzę Ci wspaniałego tego nowego czasu i siły do tego, żeby móc pokonywać góry i czynić postępy, każdy z nas razem w jedności.
a żebyśmy mogli czynić postępy na górach odpowiedzialności, cierpienia i trudności. Cześć, Gosia, bye.